Cześć, tym razem w kuchni. Kupiłam karmę dla chomika, tylko niestety ten minus, że dobra, ta karma jest tą karmą, którą mój chomik kocha. Tylko że ona też ma chrupki. I właśnie wyjmuję te chrupki. Siedzę tu chyba 10 minut, wyjmuję chrupki z karmy. Bo Topik tego jeść nie będzie. Od razu sobie przysypię. Ona jest fajna, bo ona ma orzechy. Słonecznik. No, otwórz się. O, poszło w końcu. Zrobię teraz tak. Będę wyjmować chrupki. I będę od razu dawać do miski. Nie wiem, kto wymyśla te chrupki w tych. Są tam duże, małe chrupki. Te pyczki, chrupeczki takie wyglądają jak nasiona, to zostawię. Jakieś takie malutkie. Takie coś to mi nie przeszkadza. Ale te duże wyjmuję. Ona jest też fajna, bo ma tutaj robaczki. I nie wiem. O. Wszystko masa powinna mieć. Bogata karma, powiedzmy. A tej mikserany niemieckiej karmy nie chce mi się jakoś kupować i szukać jej. Nie dość, że droga. Ja za tą karmę płacę 30, a za mikserany bym musiała was 40-50 zł dać. Za takie samo opakowanie. I tak za każdym razem, jak kupię karmę, siedzę tutaj i wyjmuję te chrupki. I tak te chrupki, i tak on tego nie zje. W sensie, a nawet jakby chciał, to tego nie zjadł. Takie to wybredne zwierzę. Ale on będzie zadowolony z orzechów. Dawno nie jadł tej karmy. Czuję się jakbym, nie wiem, jakbym segregowała, nie wiem, jakieś puzda czy co. To po prostu chrupki. A chrupki, te, które zabieram stąd, nie wiem, nakarmię gołębie na ulicy. Czy coś tego typu. Dużo tych chrupek, a ja tu tylko miałam miskę. A dokładnie talerz, taki jak na zupę. Ups. Mieszam trochę te. I cóż. Karma ma chyba w sobie wszystko, co powinna mieć. Bo tamtą wcześniejszą, co oddałam, była taka, że były po prostu same chrupki. Zaraz wam je pokażę, bo wszystkie tu odkładam. Tamta karma była tak. Jak karma Globsa. Co się z tego pili? Zaraz będę to odpylać.
To ja to jeszcze przerzucę, bo mam troszeczkę i wrócę, jak będę odpylać. No to odpylamy. Sitko specjalne dla kociuszka. Trochę tego leci, małego pyłu. A wiem, bo zawsze mi tofik kicha. Orzechy zostańcie. No, orzech zostajesz. Będę się pyli. Jakby tofik nie był takim alergikiem, to by mi to nie przeszkadzało. Ale za każdym razem w nocy słyszę tylko psk, 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 psk. Nie wiem, czy widzicie, to jak się sypie. Przeszkadza mi.